Cześć widzowie, witam was na pierwszej serii konkursu w DSJ4 w Innsbrucku. Konkurs KO. Rozpocznijmy od Markus Miller i Gregor de Schwanden. Markus Miller, dobre mi się z progu Markusa Millera. No i dobry skok. Millera 119 metrów. Gregor de Schwanden. Od razu rozstawiony, jak pierwszy raz awansował, to od razu jeszcze rozstawiony i to jest zwycięstwo w tej parze. Bez szans, Gregor de Schwanden leci dalej. Oj, znowu mamy polską parę i tak jak w Oberstdorfie. Piotr Żyła ze Stefanem Kulą. Mariusz Lindwig z Konstantinem Schmidtem. Też się zapowiada ciekawa para. Lindwig, 9 numer startowy w kwalifikacjach, ale skok słaby. Słaby skok Lindwiga, ale jak pokażesz, jest Konstantin Schmidt. O, dobry skok. Tak pasywnie go pod koniec wzięło. No i mamy pierwszą polską parę. Paweł Wąsek z Renem Mikajdo. Oj tak, o to, ale dobry skok Pawła. 121,5, pierwsze miejsce. No to raczej drugie miejsce. No tu Renem Mikajdo musi skoczyć. Na razie najdalszy skok, żeby wygrać z Pawłem Wąskiem w parze. Renem Mikajdo już w powietrzu. Renem Mikajdo. Nie wygra, nie wygra. Widać to gołym okiem. Paweł Wąsek w drugiej serii. Dekker. Deal ze Sabiljanem Muminowem. No. Sabiljan natał z rzutą koszulką lidera w gapa. Tu Dekker. Deal. Słaby skok. No i Sabiljan Muminow teraz. Jak poradzi się utalentowany Kazach? Na pewno wygrywa parę i to będzie miejsce czwarte. Paweł Wąsek nadal drugi. Włodimir Zografski za Team Alto. 30 Zografski był w kwalifikacjach. Tak chyba delikatnie spóźnił i pasywnie ta czułość myszem i figle płata. Czasami dobre noty. No Anti Alta ma krótki skok, musi wykonać, bo Grzegorz Sobczyk chyba nie jest zadowolony ze skoku Bułgara. Anti Alto, tak trochę na narty zeszedł. No i dobry skok, trzecie miejsce, szóste Anti Alto. Kolejna polska para, Jan Habda z Niko Kitosako. Janek w powietrzu, Janek Habda już wyszedł z progu, dobry skok. 119,5, no to teraz Niko Kitosako. 20 w tych kwalifikacjach. Czy wygra parę? Nie ma zdań. Wygrał parę. Piąte miejsce. No tak czasami jest. No Janek Habdas. No musi przeżyć to. Ziga Jelar. Zwitaj Kajliczenko. Ziga. Oj, ustał ledwie co ten skończył. No żyłował, żyłował. Witali Kajliczenko. Ukraińcy dobrze zorganizowani na ten turniej czterech skoczni. Witali Kajliczenko obejmuje prowadzenie. No 0,2 punkty, no. Polacy słabo byli w kwalifikacjach, bo widzimy, że Kamil Stoch z Kevinem Malczewem skacze jako pierwszy, no to nie ma formy dobrze Polacy. 122,5 metra musi skoczyć Kevin Malczew, aby wygrać z Kamilem Stochem. Który się jako jedyny u nas liczy o walce o Złotego Orła! Błąd mi przyszedł i przepraszam za to. Kamil Stoch wygrywa! In Haven Uchar Kidmar z Michaelem Heibeckiem. Turek! Dobrze! Dobry skok Turka! Czwarte miejsce! Michael Heibeck! Dwóch Polaków mamy! Tak poradzi sobie Michael Heibeck. Czy wygra tą parę? Nie! No proszę, no tutaj Janek jeszcze tam jest, prawda? Roy Kobayashi ze Stefanem Laje. Nisko w tych kwalifikacjach. Roy Kobayashi. No Wilho Polarisa nie ma, nie mamy a
na drugą to tylko lidera. I trzecie miejsce roju dopiero. No i jak poradzić sobie? Stefan laje! Warunki ma mocne! Ale może mu pójdzie, jest. Roju jest przed Pawłem Wąsiem, ale czy pójdzie? Stefanowi laje! Poszło mu! Jest pierwszy i wygrał parę z tym oto Japończykiem. Robert Johansson z Danielem Andrekaciną. Johansson z chłopcem z Kaciny. A to był słaby skok! Johanssona, no. Takie skoki dziwne są. Czy Kacina zaprezentuje nam się z dobrej strony, lepsze od Roberta Johanssona? Tak! No, na razie Paweł jest szósty. Dobry prelud z Kristoffer Eriksenem Sindalem. Domem Preut zaawansował. Tak czuło się mieszyć na serio nie płaka. Kristoffer Eriksen. Sundal, Sundal. Czyżby domem Preut? Nie, Sundal jednak. Kenji Sato z Yukiom Sato. Pojedynek Sato. Mamy tutaj. Ja wspomniałem jednej ważnej rzeczy na odcinek zrobić. Ciszyć telefon. Już mam. 21 miejsce dopiero. No to jak se poradzi? Yukiya Sato, 13 był w tych kwalifikacjach. Bo Yukiya se poradzi lepiej, brawo, będzie drugi. Albo 11. Mamy do Polsko parę! Stefan Hula z Piotrem Żyło. No, Stefek skoczył dobrze. I był szczęśliwy przegrany, choć za wczesne wyjście z progu. Jak to na Stefana Hulę? Fatalny skok! To, że dalej na belce! Wiewiór reprezentacji Polski. Piotr Żyła, spóźnił. Noszenia nie ma, ale wygrywa parę. Na spokojnie, choć no... Będzie nisko. No Janek Abdas i no Stefan Hula odpadają. No to teraz Eisenbichler z Junshiro Kobayashi. Eisenbichler. Gospodarze dwóch poprzednich skoczni, ale słabo! No bo Berdorfie przegrał z Fatim i Pcioglu. To było też dziwne. Junshiro wyszedł z progu. Junshiro Kobayashi. Poszedł na narty, ale wygrał parę na spokojnie. Choć no to fatalnie. No to teraz top 10! Daniel Czofenik z Lowrokosem! Mamy dwóch Polaków chyba w top 10. Zobaczymy. Parę zobaczmy. No jest Dawid Kubacki. Właśnie będzie skakał za chwilę w parze. No może nie w tej chyba, to był ósmy chyba w kwalifikacji, no i to będzie ostatni Polak. Lowrokos, dobre wyjście z progu, czy on będzie skakał? Lowrokos wygrywa parę. Kilian Payer, Etuno z Jajninem. No Kilian Payer. Kilian Payer, oj. No to tak nie miało chyba wyglądać. Coś nie poszło nie tak, ale to będzie może łatwiejsza awans dla Etuno z Jajnena. Oj tak, to był łatwiejszy awans dla Etu, brawo. No, Bendik Jakobsen Hegli z Mackenzie. Na razie Mackenzie, oj pasywnie, ta czułość. Mi się prawie sprawia te figle. Podczas tego nagrywania to jest nerwiące. Bendik Jakobsen Hegli, tu jest próg. To ja teraz albo i skoczek i próg. Skoczek i... Hegli odpada. Mamy ciekawą parę! Francesco Kekkonen z Dawidem Kubackim. No i Kekkonen! Nadzieje włoskie! Są, ale na tym będą słabe. To tak lądowanie słabe. No i teraz Dawid Kubacki! No co rzec tu? Co rzec w tym skoku Dawida? Przegrał!
wygrywa parę! Jak mucha w smole. Stefan gra z Piusem paszkę. No, Stefan jest nisko. Miał niski numer startowy. A Pius miał wysoki numer startowy. No i jak se poradzi? Ten wyżej w klasyfikacji Pius paszkę. No, ona powiedzieć, że dobry skok. Stefan Kraft! Tak, Polacy są przetopieni. Stefan, dobrze to wygląda. Ile to wygląda? Pius paszkę, dobrze. No i Dominik Peter, ten, który jest w Szwajcarów jest najwyżej. Który się liczy o walce o Złotego Orła i tam liczy się może. No to teraz Daniel Andretanek, który też pięknie nie wygląda u niego w klasyfikacji generalnej, ale przegra! Spóźnij z progu, presja! No i to jest 42 miejsce, chyba ostatnie. Zostało nam top 4, Johan, Andre, Forfan, Zanzel, Laniszkie. No warunki, jak mówiłem, nie rozpieszczają dzisiaj. No, słaby skok. 121 metrów. No jak poradzi sobie Anze Laniszek. Uuu, no musiał być upadek, jak zwykle. Anze Laniszek. Lepiej mówić. A tam hit z tym. No i top 3. Manuel Fender z... Nie wiem, Marusiakiem. Marusiak z... Fetnerem, no Fetner to jest jeden Marusiak. No i rusza Marusiak. No ale mam fenomenalne warunki. 1,7 w plecy. Czy je wykorzysta jeden Marusiak? Jeden Marusiak wygrywa parę. Jest pierwszy. Marusiak jest pierwszy. Brawo. Jeden 10 punktu. Halo, Grabers. Aleksem tym samym. Komentuję tutaj szczęścia grane Ruda. Który skacze bardzo słabo. I może już się właśnie zaraz nie liczyć o walce o Złotego Orła. Ale czy do tego dojdzie, nie wiem. Alex Insam. No i mamy właśnie dowód, że grane Rud się nie liczy. Walce o Złotego Orła. Jan Herr z Timin Zajcem. No, no gdyby Wilko Polaris się zakwalifikował, no to by było lepiej. No i ostatnie dwa skoki pierwszej serii. Dobry skok Jana Herla! A Team Zajd na zwycięzcę kwalifikacji. Patrzymy! Trzydzieste pierwsze miejsce odpadają. Dziękuję widzowie, że byliście. Do zobaczenia na serii drugiej. Cześć!